Hello Kiki, Kiki, hello hello Kiki. Kiki. Witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony wasz ulubiony i zaginiony od lat youtuber, zdrowo pierdolnięty gracz, a dzisiaj podejmiemy się zadania w kultowej grze The Sims 2. Zapraszam. Siemano. Ogólnie to udało mi się już stworzyć parcelę idealną, że tak powiem. Natomiast musimy jeszcze stworzyć oczywiście Sima, który tam zamieszka. Nie wiem, nazwijmy go Pierdolec. Oczywiście on musi być... Tak, adult. Christopher. O, Christopher Pierdolec. Oczywiście chłop. Bo ja nie jestem babą. No i gitara, nie? Oddamy mu takie. O. Czekajcie, tylko go troszkę tu doprawię. Okej, okay. Myślę, że udało mi się stworzyć całkiem fajnego Sima. Takiego ładnego. Oczywiście. No powiedzcie mi, no, czy on wygląda cudownie? No kurwa. Dobra, personalność. My oczywiście chcemy być bogactwo, tak? Co go będzie podniecać stroje kąpielowe i jak to się śmierdzi, okej. Okay. A obrzydzać go będzie bezrobotny, jak go będzie obrzydzać, dobrze. Te cechy niestety tu... O, idealnie, perfekto, czyli jestem rakiem. Okay. Christopher Pierdolec, dobrze. Pierdolec, na swoim zapisie? To fakt, czemu... A, to temu mi się tutaj cień wyświetla taki cały czas, bo tu dach nadal jest. Aha, widzisz, a ja debil tego nie widziałem. Dobrze, to oczywiście już po montażu się widzimy, bo niestety, ale wasz youtuber zawiódł i wprowadził osobę, która miała skille, co oczywiście nie może mieć miejsca. O, przynajmniej się tego pozbyłem. No i teraz zaś mamy taki problem, że oczywiście on ma kasę, no nie? Także, widzimy się po krótkim cięciu. Okej, okay. Jesteśmy z powrotem po małych problemach technicznych. Jak widzicie, mamy tutaj taki oczko wodne, bo jeziorem to bym tego nie nazwał. I ogólnie, co nasz sim chce zarobić 100 simelonu, zarobić jakąś kasę, kupić sztalugę, no i jakąś rzeźbę. No dobrze. Wiadomo, lodówka to tam jebać, nie? No oczywiście wiadomo, że w takim wyzwaniu musimy się skupić na paru rzeczach. Ja też sobie dam takie zadania. Wy możecie też dodać, bo będzie ich chyba tych zadań, co ja tam myślałem, będzie 5 albo 6. Wy możecie wymyślić resztę. Więc podam na razie te zadania, co mam. Czyli oczywiście znaleźć pracę, ale też przede wszystkim wbić 10 poziom w tej karierze, którą wybierzemy. Nie wiem, jaka to będzie. Oczywiście wbić przynajmniej 5 umiejętności na 10 poziomie, czyli prawie wszystkie. Inna sprawa to oczywiście znalezienie dziewczyny, żony, dziecka, wybudowanie tutaj pięknego domu, no i zdobycie aspiracji, myślę, że platynowej też się by należało. Nie wiem, czy coś jeszcze. Nie wiem. Nie gram z żadnymi modami, żadnymi cheatami, ani z niczym takim. Także cóż, no, te wyzwanie nie jest wcale takie proste w Simsach 2, bo w Simsach 1, jeśli Sim idzie do pracy nawet w tym humorze i w ogóle te kurwa umierający, no i tak wróci z tej pracy i zarobi, a tutaj mogą go zwolnić, dlatego nie wiem, czy pójdziemy pierwszego dnia do pracy. Jak zarobimy, tak pójdziemy. Od razu mówię, że wszelkie metody typu łowienie ryb, czy kopanie, czy zbieranie robaków jest dozwolone, bo nie wyobrażam sobie tego inaczej. No, zacznijmy. Myślę, że zacznę od łowienia ryb. Myślę, że to jest opłacalne. O kurwa. Nie wiem, nigdy w Simsach 2 nie łowiłem ryb. W trójce to pół życia na tym spędziłem, zwłaszcza na Xboxie. No niestety but, ale wiem, że te buty też idzie sprzedawać. Więc... A i oczywiście ten komputer, który nam tu przyniesie ten pseudo Wild Ride, to oczywiście też nie możemy z niego korzystać. No to jest logiczne. Więc go ani nie sprzedamy, nie będziemy korzystać, będzie z ekwipunku i tyle. O, no właśnie, to jest to z tym komputer z Simsami 3. No wiadomo, że to
Nie ma najmniejszego sensu, żeby tego używać. 15 simoleonów, wow. Nasze pierwsze pieniądze. Dobra, nie zawracać tu dupy, bo ja tu jestem ciężko pracującym simem na swoje utrzymanie. Jeszcze te kopanie dziur się nawet wam powiem opłaca. No na razie bida z nędzą. Czego wy ludzie chcecie? Na razie nie mam czasu. Na razie zarabiam na lodówkę. Kurwa, znowu but. O, jakieś ryby złowił, też dobrze. Uf, uf. Uf, te ryby pierdolone. A, i z zasad jeszcze zapomniałem wspomnieć. Rzeczywiście mogę grać tylko na nagraniach, ewentualnie streamach. Ale widzę, że mam niestety niską grafikę terenu wokół. A, dobra, to się ogarnie do następnego odcinka, bo to jest taki wstęp. Jak to już nie chcesz łowić? Jak to? Nie zarobiłeś na nic sensownego, gościu. Uf, te ryby mnie nie denerwują. Ojej, weźcie się odczepcie, no kurde, dajcie żyć hopu. Wiecie, jak on ma ciężkie życie? No niestety. Aha, ale skakać na skakance to już tak, no nie? No, no dobra, szczęście się chce, no fajnie. No to masz. No trudno, no ja się nic na to mordo nie zrobię. No niestety. Bez tego kopania się chyba nie obejdzie. Bo oni to robią nawet jak są zmęczeni, co jest dla mnie trochę dziwne, no ale... I ze skarbów mamy starą michę. O! 375 i 400. No właśnie o tym mówię, że to jest... Strasznie to jest OP. Nie chciałem tego używać, ale no... Cóż... Dobra, lodówka to jest podstawa. Jakieś... Kurwa... To będziemy powoli robić łóżko, będzie takie pomieszczenie, żebym miał tam daszek po prostu. Dobra, pamiętajmy też, że w Simsach 2 oczywiście nie płaci się za samo używanie lodówki, natomiast później już niestety nie można jej używać. Najważniejsze to jest oczywiście kibel, prysznic, łóżko, lodówka, tak naprawdę reszta to są takie nikomu niepotrzebne pierdoły. Od razu mówię, że wyszycznych, to ja nie znam zamiaru, to nie wiadomo. Naprawdę nie chciałbym kopać tych skarbów, bo one są strasznie opłacalne. Rzekłbym nawet, że lepiej jest skopać skarby niż iść do normalnej pracy. No naprawdę, no patrzcie, ile ja na tym zarabiam. Dało mi się zarobić po wykopaniu dwóch dziur na lodówkę, blat i prawie że pokój. Także to jest... Oczywiście chciałbym być bardziej w wyzwaniu wciągnięty i na przykład nie korzystać z tych rzeczy i w ogóle... Jeszcze właśnie, szafka i telefon damy. Raz jeszcze coś. Nie wiem, czy on będzie mógł teraz łowić w końcu te ryby, czy nie bardzo. Fajnie jakby coś połowił, bo jednak... O, chyba coś... A chuja złowił. Tylko mu się punkt bił. Natury. Jeszcze do tego, dobra. O. Nie wiem, czy w ogóle robaki tu dają jakąś kasę. Na przykład te świetliki, no. No dobra, oświetlenie. Mi nie jest potrzebne oświetlenie, tylko kasa. Aha. Dobra, czyli łowienie robaków nie ma sensu. Kopej, kopej. Musisz zarobić na swoje utrzymanie. No to nic nie dało. Dobra. Chyba będzie mnie już stać na telefon. Oczywiście, że tak. Na łóżko to mnie mordo nie stać. No co, cóż ja ci zrobię? Ani nawet na kanapę. Nawet na krzesło. Najtańsze łóżko czysta, moi drodzy. Kopaj, kopaj. Dobra, niech sobie poczyta gazeta, bo to jest zawsze tam jakaś rozrywka. Kość stuwa, a to... No i mamy na łóżko dobrze. Nawet trochę lepsze łóżko. One się chyba tylko wyglądem i ceną różnią. Oczywiście. Nie, to daje komfortu więcej. Dobrze, to dajmy te najdroższe łóżko. Czemu tylko relaks możemy tym robić? O. Dobrze. Jeszcze damy mu daszek. Bo dachy są darmowe w Simsach. Sprawdzałem. Automatyczne, bo mi się... Jaka szopa, ja pierdolę. Zablokuj, żeby nikt nie wszedł. Lock. Allow household only. Ja pierdolę.
dalej spróbujemy go już posłać do pracy, bo uważam za totalny skam to, że można tak łatwo tutaj sobie to wbić wszystko. Także widzimy się po cięciu. Dobra, powiedzmy, że mój sim się wyspał, a przynajmniej na tyle, że kibel jest dla niego ważniejszy. Nawet może sobie zrobić kanapki. Także niech se zeżre. Niestety blader, na to ci nic na razie nie zrobię, blader. Dobra, znajdź pracę? Nie. Znaczy teraz znajdziesz pracę? I'm not in the mood to do that right now, maybe late. O kurwa, już rachunki? No ja pierdolę. 8 simoleonów, no nie wierzę, to po prostu... Przecież, że ktoś przyszedł i powiedział, kurde, temu to się tu żyje za dobrze, dajmy mu rachunki. Czekajcie, ja właśnie... Aha. No to znaleźliśmy pracę. Dobra, chuj, to otwórz sobie to. Dziś nie będziemy z tego korzystać, ale mnie to troszkę drażni, że to tu tak leży. Czy my mamy cokolwiek sensownego? O kurwa. No pierdolisz, ile ta skrzynia jest warta? 5000! Nie. Nie ma szans, że ja takie coś wezmę. To jest już przesada. Kopanie skarbów w tej grze jest zdecydowanie przesadzone. Jak widzicie, po prostu przemalowałem teren za te cztery ponad tysiące i zostawiłem mu tylko 248 simoleonów, bo uważam, że to jest przesada. Chyba aż tyle zarabiał. Mam nadzieję, że teraz znalazł... O, kość! No właśnie, kość chociaż jest chuja warta. Ale nawet kość, 55 simoleonów, serio? Masakra. Wydaje mi się, że w podstawce by to było jeszcze trudniejsze samej, ale no ja bez dodatków to jak bez powietrza. Dobrze. Właśnie teraz pytanie. Prysznic czy... Aha, prysznic jest i tak za drogi. Dobra, to kibel. Co, że mogę na to? Masz. Liczę na to, że telefon zadzwoni i wygramy z niego chociaż 1000 simoleonów. Bo to wtedy nie czujesz, że to już jest takie oszukane. Niech posprząta na swoim podwórku, nie? Zadzwoń, sim. Czy my kogoś znamy w ogóle? Kurwa, mogłem ich nie wyganiać. Czego wy ludzie chcecie? Na razie nie mam czasu. Na razie zarabiam na lodówkę. Weźcie się, odczepcie, no. Kurde, dajcie żyć, chłopu. Jakbym zrobił imprezę? Aha, nie mogę. Nic, to niech sobie poleży na łóżku, bo co ja mu zrobię? O, halo, stój, stój. Jesteś jedyną osobą, którą znam. Pogadaj ze mną, proszę. O, jak dobrze. Panie, ja się w robocie jestem, śpieszę się. Dobra, zamknij mordę, muszę z tą pogadać. O. Dobra, udało się. Znaleźliśmy przyjaciela, moi drodzy. Jesh Haikeye. Może być. Widzieliście tą laskę? Gazeta nam brzmiała prawie, że dobra, idź. Jak go wyjebał. Najpierw go zaprasza, a później go wyjebał. Pamiętajcie też, że w Smithach 2 te lodówki mają niestety ograniczoną. Kurwa. Czekaj, może poleżę chwilę na łóżku, mu się humor poprawi. Czyta książkę. O, fan. Cóż, komfort. O, dobra. Powinno wystarczyć na znalezienie pracy. Tak. 350, tak. Ponieważ military, czyli no, kurwa, wojsko, czy tam służba wojskowa, to jest bardzo dobra praca na pierwszą pracę w Simsach, ogólnie każdych. Dobra, okej, okay. Poza tym hygiene, to ja myślę, że już będzie git. No, to mi się podoba, bo naprawdę, te kopanie dziur to jest przesadzone OP, naprawdę. Poznaj. Chyba trochę śmierdzę, tak mi się wydaje po reakcjach niektórych teamów. Boże. To jest okropne, naprawdę. On jest tak upokorzony. Widzisz, że w szlafroku. Chociaż szlafrok nawet nie najgorszy, ale... Na 7 rano do 13. No spoko. Rekruit. To jest spoko praca na start. Czy my ją będziemy levelować do 10 poziomu? Możemy w sumie, to mi to tam. Ma tak prawie, że zielone, no nie? No takie... Okej, okay, jeszcze coś możesz szybko zjeść. Nie wiem, co daje najwięcej z tych przekąsek, ale nie ma to znaczenia w sumie. Dobra, do pracy. No dobra, już idę, kurwa, czego trąbisz?
No po jaki, kurwa, jebany, dobra. O, na szczęście go nie zwolnili. Dobra, kurwa, nadal nie mamy na prysznic. Możemy umywalkę postawić. Nie wiem, czy to się opłaca, hygiene 5. Dobra, chuj. Umyjesz się w umywalce, jak to mawia klasyk. Ja pierdolę, jak to mało podnosi tej higieny. Myj się, myj. Ale żeby myć zęby, to chyba trzeba mieć taką specjalną tą szklaną. Jaki to jest dźwięk w ogóle, jak on to cały czas robi. Dobra, nie wierzę w to, ale się udało. Ja pierdolę, jaka ta gra jest dojebana. No i moi drodzy, no wychodzimy powoli na prostą. Nikt do nas niestety nie dzwoni, nikt nas nie lubi. Pan nawet ma teraz gdzie umyć, to był bardzo dobra decyzja z tą umywalką. Ma talerze, kaj zmywać wszystko, o, sam poszedł spać, no i widzisz. Jeszcze tylko fanmu wbijemy, trochę higieny. Co ja potrzebuję do awansu? Pewnie body. Nie, nic nie potrzebuję, na pierwszy poziom nic nie potrzebuję, to nie Simsy. Ten, a co ma nasz ten? Buy a shower tube. Dobrze, oczywiście, i beard watch. O kurwa, stowej. Dobra, no nabiję sobie relacje. Pogadaj hobby, złap motyla, idź do pracy. Myślałem, że to jakaś wygrana loteria albo coś. Nie, chuj, kurwa, jakaś babka nam dupę zawraca. Idź myć się. Kurwa, zlew się też ujebał od niego. Patrz, jaki ujebany zlew, kurwa. Widać, że się nie mył długo. O, chociaż jedno widzieliśmy do aspiracji. A pewnie zapytacie, po co ja tak nakręciłem się na tę szopę. No bo jak przyjdzie zima, wierzcie mi, że będzie przejebane. Bo będzie Mars na dworze. Ja mam teraz doświadczenie po tym moim zapisie, także... Nie zostało nam 25 dni, a przypominam, że... Nie, ja wiem, że to mogłoby pomóc teoretycznie. Ale tutaj zaznaczenie jakiejkolwiek opcji może spowodować... Wygranie lub przegranie. O, i se pojad. O kurwa, już awans. No i patrzcie państwo, jak to pięknie się ten odcinek złożył. Dlatego miałem kupić to do mycia się i chuj. No trudno. Myje się, no, w zlewie. Dobrze, moi drodzy, ale bilans jest okej. Powoli nam tutaj ta nasza szopa rośnie. Chyba, że sprzedam ten telefon po prostu. Nie no, bez telefonu tak bez ręki przecież, nie? Dobra, nie tak chce iść spać. Bo w sumie dobra, po prostu wyjebnie te ściany. Chuj te ściany. I tak nie jest dom przecież. Aha, bo on tu dachu nie ma, dobra, czekam. No jak widzicie, nasza szopa zaczyna się zmieniać. Właściwie już się zmieniła w kawalerkę. Nawet lepiej niż kawalerkę, bo w kawalerce to kibel jest na sieni, nie? A tu normalnie. Kto to było? Bo co to było? Nieważne. Myślę, że teraz już na trzeci poziom będziemy potrzebować buddy. Aha, i mechanical, czyli półka na książki, to tam 250 kosztuje. O, może takie coś? Aha, i dziś ma wolne, no kurwa, uwielbiam te dni wolne w tym wyzwaniu, no. No jak normalnie jest to fajna sprawa, żeby nadrobić potrzeby Sima tak tutaj, to... Ciekawie mnie, czy ja na przykład na tej skakance skacząc mógłbym tracić pracę, się boi. I zapomnieć iść do pracy i... Aha, o kurwa, że ten od rachunków... A mamy rachunki? Mamy, to co? Kurwa, te mycie rąk tym zlewem jest tak skuteczne. No nie. Ba, teraz może się umyć teoretycznie, nie? No, on kocha ten swój zlew. Dobra, najszybciej chyba nabije jak relaks i czyta książka. Podoba mi się w ogóle, że nie mamy książki, ale on czyta książki, nie? Ale nie, no przecież idzie normalnie do roboty. O co chodzi? O, już przyjeżdża po niego ten hammer. Dobra. A tak to przyjdzie, zarobi, jeszcze postawimy mu prysznic i będzie wszystko git. Wiesz, że ktoś weźmie. Na razie nam się ten telefon i tak o dziwo jakoś super nie przydał. Aha, muzyka nie gra. Właśnie to jest jakiś taki dość znany błąd w Simsach. Dwa, przynajmniej u mnie. Co tu się odpierdaliło? Czemu on... Jak on... Co? Jak on to zrobił, że on w tym zlewie się tak mył? A ja nie wiedziałem, że tak się da. Kurwa, ta gra to mnie ciągle zaskakuje. Dobra. W tym stanie, żeby nie było później, że na przykład coś dodaje, kupuje, sprzedaje, bla bla bla. Tu macie stan konta 187 similionów. I
jak widzicie, mamy prysznic, prawda, pierwszej klasy, kibel pierwszej klasy, umywalkę pierwszej klasy, tkę pierwszej klasy oczywiście, brudny blat, no i grill. No, także tak to wygląda mniej więcej. Myślę, że sobie też połowimy rybki później. No i co, no wiadomo, będziemy wbijać te skill pointy. Wcale nie będzie proste, bo najtańsza rzecz, która pozwala na bodybuilding tak zwany, czyli na robienie masy mięśniowej, jest za bodaj 700 simoleonów. Oho! 900, przepraszam. Znaczy jest niby ten drążek, czy co to w ogóle jest, który kosztuje 500, ale on daje tylko fan 1, a mi potrzebny jest oczywiście plus body. No, ale i tak spoko, nie? 900 to 2 dni pracy nas tu będzie kosztowało, a... A z kolei regał na książki, no bodajże najtańszy za 250, jak pamiętam. O. Tak, oczywiście. A nawet 190. A dobra. Po co nam takie pierdoły? Kupmy sobie rzutki. No. No. No, tak jak mówiłem, to też nie będzie takie proste wcale z moimi tutaj głupimi wymysłami. No i mamy 24 dni, czyli można powiedzieć, że 2 dni jesteśmy na tej parceli, tak jakby kuzie. Mam nadzieję, że nie będziecie mieli żalu o te początkowe kopanie tych kurwa dziur, a naprawdę, no nie wiem, jakby to inaczej ugryźć. Wierzcie mi, że próbowałem schodzeniem do pracy, oni go po prostu zwolnią, bo on by miał wszystko na niskich potrzebach. A zaczynanie zero simoleonów challenge, ale już w domu gotowym, to się mija z celem. Także zobaczymy. Myślę, że z wyzwań na razie nic nie zaliczyłem, no bo tego domem nazwać nie idzie. Oczywiście ten dom później będziemy rozbudowywać na drugie, trzecie piętro też. No wiadomo, o co chodzi, nie? To tutaj nie będziemy się, myślę, skupiać czysto na tylko i wyłącznie zarabianiu, ale też ulepszaniu tego domu i tak dalej. No wiadomo, że nie możemy żyć w takich warunkach. Chociaż myślę, że to jest i tak nie najgorszy stan jak na pierwszy odcinek. Na razie oczywiście nie maluję ani nie robię podłóg, bo wiadomo, że to jest strata pieniędzy za nic. A jak widzicie, on ma to otoczenie i tak na pół. A to mimo, że wpływa dość mocno, to bez przesady, nie? I tym akcentem myślę, że zakończymy sobie ten odcinek. Dziękuję wszystkim serdecznie za oglądanie. Mam nadzieję, że wam się podobało. Jeśli tak, to oczywiście dajcie znać w komentarzach i w polubieniach. Dzięki, cześć, trzymajcie się, pa, pa.